Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Vlad, ja dzisiaj sobie kontynuujemy naszą przygodę z grą Druga Wojna Światowa, Raid na Berlin. Dzisiaj będziemy wykonywać misję 11, to będzie misja snajperska Sokole Oko. Nasza piechota toczy zacięty bój o ważny most. Uzbrojony w karabin snajperki pomożesz im z bezpiecznej odległości. Nie szarżuj jednak. Nie ma bowiem takiej odległości, która byłaby dla ciebie całkowicie bezpieczna. Nie wiem, o co im chodzi tutaj z szarżowaniem, gdyż w tej grze nie mamy takiej możliwości jak poruszanie się. Tu tylko strzelamy, więc szarżowanie jest tutaj pojęciem błędnym. Fakt, gdyby ta misja była bardziej rozbudowana, to znaczy, że moglibyśmy chodzić, moglibyśmy podejść do tej skały i faktycznie z niej wtedy strzelać, byłoby o wiele ciekawiej niż tylko stać w miejscu i strzelać. To takie nudne troszkę. No dobra, będziemy musieli, no to dobra, pobawmy się troszkę małego snajpera. Czyli widzimy, mamy jeden punkt. I co ciekawe, musimy strzelać do tego samego mostu, co nie? Natomiast w poprzedniej edycji przecież, jak dobrze pamiętamy, nie wiem, nie jestem dobrze, czy my strzelamy do swoich, czy nie wiem. Cóż, to są nasi? To są chyba nasi, co nie? Tak, to są nasi. Nie wiem, czy pamiętacie, w poprzedniej misji byliśmy na tym samym moście i próbowaliśmy przez niego przejechać. Tutaj był za to, była jednostka wroga. I teraz z jakiegoś niewytłumaczonego powodu, po przejechaniu mostu, nasze jednostki znowu chcą przejąć ten sam most. Czyżby most został przejęty znowu przez wroga? To jakieś takie nielogiczne zmiany w akcji są. Dodatkowo ktoś z nas cały czas strzela, bo zauważcie, że tracimy z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu życie. To jest też ciekawa rzecz. Jakoś on dziwnie stępał, jakoś tak jakby sikać mu się chciało. A, tu jest snajper, dobra. No, patrzcie, patrzcie na to, co on robi. Idzie sobie jak nigdy nic, bo spacerek po lesie, co nie, snajper napierdala gdzieś po prawej, co z tego. Wiatr wieje, zima, mroźno, wszyscy umierają, a on normalnie w świecie podróżuje. Dobra, gdzieś tu chyba jeszcze wróg został, co nie? Nasi alianci oczywiście genialne zainteresowanie sprawą. A, tam się czai. Zainteresowanie, o proszę, to on teraz na mnie snajperzą, co nie? Misja nie była, jak widać, trudna. O ile w poprzedniej misji mieliśmy przez chwilę problem z przejechaniem przez most, to w tej misji bez problemu sobie z tym poradziliśmy. No ale właśnie, jak już wspominałem o tej nielogiczności, zauważyliście, że jest ta nielogiczność? Jechaliśmy przez ten most, super. Udało nam się przejechać, wybiliśmy większość jednostek. Jaka jest następna misja? Mamy ten sam most na widoku i tym razem nasza jednostka, nasi alianci z tej drugiej strony znowu przejmują ten sam most. To jest zgrane. Czyżby Niemcy już nudziło mi się szybko. Zajęliśmy most, Niemcy szybko biegną, a znowu zajęli most i znowu musimy zajmować most. No co jest grane, noż? Czy naprawdę, czy ta gra nie może być choć odrobinkę logiczna? Dobra, ale nie, Boże, jaki spoiler wam trzasnąłem. No dobra, póki co... No dobra, no i tak właśnie się pożegnamy. W tym optymistycznym akcencie i troszkę nielogicznym. Życzę wam miłego dnia i do zobaczenia. Do usłyszenia chciałem powiedzieć. No i oczywiście zachęcam do oglądania kolejnych części.